Uważam, że powinno się więcej właśnie takich spotkań powinno być organizowanych, żebyśmy poruszali takie sprawy, tak? Żeby tą naszą młodzież rozruszać. Mamy nadzieję, że faktycznie coś się ruszy, że potrzeby młodzieży zostaną zdiagnozowane. No i mamy nadzieję, że naprawdę dużo ludzi będzie działać i znajdą się młodzi ludzie, którzy pociągną resztę. No dziś zawsze blisko mi jest ta młodzież i tak troszeczkę czuję, że gdzieś przez tą moją pracę inną, przez inwestycje gdzieś tam po trochę zagubiłam się, ale zawsze możecie iść na moje wsparcie. Znaczy w skali Polski jesteście w górnej, naprawdę bardzo, znaczy w czubie. Jest to sporo miejsc, które działają, organizacji, no i jest to stowarzyszenie w Chociszewie, prawda, które jest takim w skali ogólnopolskiej liderem naszym, jeśli chodzi o aktywność, ilość projektów. Poza tym, jak patrzę na losy tych, którzy brali udział w projektach x lat temu, no to mówię, no tak się to powinno dziać, tak to się powinno robić. A teraz tylko celem właśnie powinno być to, że zmotywować do działania i zaktywować tych, którzy jeszcze nie robili tego. Mamy młodzież mądrą. Mamy młodzież mądrą, która da się pokierować, jeżeli znajdzie sensownych ludzi i ten kanał, który mogliby się realizować. Czyli szukamy liderów. Szukamy nadal liderów.